Eldon Arionie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Payback. Słuchajcie, jak widzicie, mam trochę rozwalone autko, ponieważ trochę sobie tym autkiem jeżdżę. Trochę mi po nie wychodziło, ogólnie chciałem nagrać odcinek, ale no niestety jak się zamawia jedzenie i mówi się przyjdźcie o 18:15, to przyniosą kurwa godzinę szybciej. Trzeba będzie to napisać, że no niestety, no ale godzina umówiona to umówiona, bo tak to trochę, no po chuju. A gdzie tam ta poje... A jest, z przodu daleko, dobra, widzę. Męczę się z taką jedną pindą, słuchajcie, bo dzisiaj chciałem powiedzieć wam o nowej możliwości zarabiania. Jeszcze dodatkowo, nowa jakaś taka fajna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o... Hej, Daj, pomożesz? Kiedy znowu będziesz jechać na lotnisko, staniesz Next Gas i kupisz mi gasburgery? Cześć, to jest... O! Chodzi, słuchajcie, o wyścigi uliczne. Wyścigi uliczne, czyli mamy te takie właśnie jakby zielone strzałeczki, musimy jechać i wygrywać po prostu wyścigi, tak? I będziemy wtedy otrzymywali różne tam z tego powodu gratyfikacje. Kurwa, jak teraz to przegram, to się zdenerwuję. Słuchajcie, o co chodzi? Najprościej mówiąc, chodzi po prostu o to, że mamy po lewej stronie, w górnym lewym rogu, taki wskaźnik. Jeżeli mamy przewagę, jeżeli jesteśmy przed przeciwnikiem, to nabijemy nam się punkty. Musimy ich zdobyć 100 po prostu, aby wygrać. Prosta jazda. To są wyścigi 1 na 1. Jak już tam jesteś, przeczyścisz szybę? Wow, goni mnie. Motherfucker. No nie dam ci się tak łatwo. Ewangelina, no kurwa. Patrz, i teraz Szmaciun D zdoła punkty. Dej mnie tą wygraną. Patrz, za słabe auto mam. Nie patrz w tył, mach jest za tobą. Ale to auto... To auto mi samo skręca. Samo też zmienia biegi, tak, jak najbardziej, ale... Najbardziej boli to, że... Samo skręca. No, powiem wam szczerze, będzie bardzo ciężko. Miałem jeden taki wyścig na samym początku. O, 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 o. Dogoń teraz trochę. I pita. Może być. Ważne, że jestem z przodu. Nawet się nie stara. Gdzie kurwa? Zostało 30 punktów. Patrz, już mnie wyprzedza. Ale jeszcze nie. Już. Przepraszam. Wow. Wow. Dobra. Jadę za tym, który ma no 30 punktów więcej ode mnie, nie? Jakby nie patrzeć. Najgorsze, że nie wiem, gdzie jest kamera wsteczna. Bo tak ten dawno rozwalił. Dobra, zostało mało punktów już. Meta, chyba wygrałem. No dawaj jeszcze, Mark. Dobrze. Natalinowa. Masz tupet, rywalizując z moimi kierowcami, robaku. Mam gdzie, z kim jesteś, ale ty powinieneś na mnie uważać. Na Natalię Nową, szefową klubu 1%. Uwierz mi, nie chcesz mnie wyprowadzić z równowagi. A, widzisz, straszysz mnie, szmato, teraz co? To sucza. Ten jeszcze to jakiś żółtodziób z terenu jest, widzę. I on się tam kręci od dłuższego czasu. Ale cieszę się, że uda mi się pokazać wam właśnie, jak wygrywam z tamtą postacią. Widzę, że po tym jak tam poszedłem odebrać jedzonko, to zapomniałem zgasić światło, no trudno. Już nie chcę wychodzić teraz. Potem pójdę i zgaszę. A dzisiaj sobie jeżdżę i wygrywam z ludzikami.
Także gdzie jest mój cel? Mój cel się tutaj gdzieś kręci. Jak gumbo w przerębli. A, to on po placu tutaj tym sobie śmiga, co? Śmigalski. Pół dnia za nami. Albo jak... Ty, no. Ja i trasa. Jedziemy. Dawaj tym piczem, Volkswagen Beetle, to jest kolejny z terenu. No to dawaj. Terenowy żuczek. No powiem szczerze, nie jest łatwo. Przynajmniej na razie. To koniec, więc się poddaj. To auto strasznie też jeździ po błokach. Ale jak mruczy ten żuczek, co? Patrz, jaki chamidło. No chyba nie. Masz, chamie. Nie ma na co patrzeć. Jak taki wyrywny jesteś. I to koniec? Szybko poszło. Szybka kasa. Ta jest. Tu Holzman. Nie wiem, za kogo się masz, ale kompania ryzykantów wie, jak sobie radzić z problemami. Dalej, ścigaj się z moimi ludźmi. Zobacz. Tu widzicie, każdy jest inny. Oho, chyba jadą po mnie. Słyszeliście? Albo nie słyszeliście? Nie słyszycie dobrze, bo ja jestem ścigany z urzędu w czterech państwach i na dwóch kontynentach jednocześnie. Kurde, motherfucker przejechał górą. Jadę tam po niego, bo chcę się pościgać jeszcze. Właśnie tutaj trzeba. To jest ten rewanż w terenie, ale ja nie jadę w tym kierunku. Ja jadę za tamtym typem, bo chcę kolejny wyścig sobie przejść. No to nie wyszło kompletnie. W ogóle to chciałem zobaczyć, jest tutaj kontrola jakaś? A do tyłu to się Q patrzy. A widzisz, kiedyś to pod B było. A teraz jest Q, dobra, no to teraz to ja będę wiedział, panie. Teraz to jestem mistrzem tej gry. 260 kolejny wyścig. Znowu 1%. Wow, Nissan Getter Premium. Ale śliczny. Ale ładnie się obkręcasz. Pist. Cóż poradzę, muszę jakoś wygrywać te wyścigi, nie? Ale pięknie się ten zakręt. Ale on tak łatwo nie odpuści. A z Nissanem to zawsze strach jest. Chociaż... wygrałem. Tak jest! Jesse podobno powróci, tak? OM cringe. Co to było? Dawaj kolejnych mi tutaj, ja się lubię bawić, ja to do zabawy. Ale widzę, że to tylko teren i wyścig jest chyba, jeżeli chodzi o możliwości znalezienia sobie przeciwników. Tu widzę kolejnego na wyścig chyba. Kennetynego. To podjedziemy w takim razie.
No takie ściganko się, słuchajcie, też jest fajne i ważne, bo trzeba, bo może jakieś super rzeczy za to będą. Kto wie. Boże, 330 na tym? Trzeba się trochę postarać chyba. W takim wypadku. No i gdzie jest kolega? Koleg! Nie skręcił, dobra. Hono hono na bajerę. Uuu, znowu Evangeline powróciła. Uuu, 300 matera. No to jazda. Tu widzę chyba, że każdy z tych zawodników jeździ w jakimś osobnym rewirze, że tak to ujmę. What? Co to? Kurwa, co to miało być? Ja pierdolę, jaka ta gra jest buget, ja pierdolę. No mnie wkurwiła ta gra. Ja pierdolę, jaka zbugowana. Ja muszę do... Gdzie kurwa idę, ty? O, teraz jeszcze fotki sobie będę cykał. Ta, wyjdź z trybu foto. Pójdę sobie po ten, jakieś nowe części wezmę. O tym driftowym to mam szansę, nie? Bo na zakrętach to wszystkie ładnie biorę. Także tutaj trzeba poulepszać układ wydechowy, no. Turbo na 8 poziom może być. Żadne inne części nie chcą wejść lepsze. No i układ wydechowy z tych, ale to z tych to jest taki no mech, bardzo bym powiedział, no mech. Mech w cholerę. Także to bym sobie darował. Tylko wymienię sobie tę kartę, którą już mam, nie? Tutaj z tych. No tu, o, jeszcze kilka mam poza tym, to trzeba. Normalnie, że trzeba powymieniać. Dobra. No. 243, ale to... To nie jest zadowalające dalej. O, widzę, że Bell wrócił. To podjedźmy pod tego Bella chyba, co? Jakoś tam sobie zaznaczę. Wiadomo będzie, gdzie jechać. Peace. Nie z tej strony fotoradar biorę. Dobra, no ale podjeżdżamy w takim razie i kolejnego bierzemy jego mościa, no. Na warsztaty. O, warsztat już ma nowy asortyment. Ale na razie nie będę brał. Dobra. Co to za kamera jakaś dziwna? No. Jakoś z boku zarzuca to, kurwa, człowieku. Dobrze jadę, okej. Się trochę przeraziłem. Ale jest git. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Na małe starcie. Zobaczymy, czy tą Hondą coś dam radę zrobić znowu. Wow. Kurwa, no serio? Mak, ogarnij się. Przegrywasz. No, Mak ogarnął się, już widzę.
jednak na razie jest git. Punktów zostało, no ale to wygrywam już. Także git. No. Liga 73, Udorot. Aż nic nie powiedział. Dobra, to sprawdźmy w takim razie, nową dostałem, może doszły jeszcze lepsze części i wtedy będę sobie radził z innymi. No tutaj do tej 300 chciałbym ten, chciałbym podciągnąć, nie? Tutaj do Nitra. To by było spoko, ale nie jest spoko. Co to ogólnie? Układ wydechowy mógłby coś zrobić. Ale czekaj, to tracę z Nitra i tracę z tego. Jaka beznadzieja z tymi częściami, panie kochany. A, skrzynię biegów też mam zrobioną, to mi niepotrzebne. Blok najlepszy byłby, jakbym znalazł. Ale blok mam już taki na 11 poziomie, to tutaj nic nie ma ciekawego, dobra. To chyba jedyne, co teraz mogę zrobić sobie ewentualnie, to zmienić auto i podjechać innym autem. Ja może bym przetestował tego jednego w sumie. Na jakimś jednym rajdzie. Tego skurczybyka chevroletowatego. W sumie można by, no. O Jezus Maria. Widzieliście, jak on ruszył? To było... No to nie było. O, widzisz, i od razu inaczej. Tylko ta maksymalna prędkość tak mnie strasznie przeraża. Układ wydechowy jest jakiś nowy? Jest, dobra. Biorę. Podróżowy mogę go zrobić. Skrzynia biegów. Stracę trochę nitra. Maksymalna prędkość. Może tak zróbmy, o. Żebym miał tu porównanie. Z innych części chyba nic nie mogę, co? Nie, tutaj z nic innych części się nie opłaca. Kurde, dwie części kosztują tyle samo. Nie wiem, na co się zdecydować, szczerze mówiąc. A turbo nie ma lepszego. Nie ma. No spróbuję, no może będzie dobrze. A stąd jak mam jakieś kartinki, to oczywiście idą na wymianę. Jedna wymiana, druga wymiana. Dobra, i sprawdzimy sobie to autko. O, akurat tu jest blisko to. Trochę przyspiesza, ale wydaje mi się, że to nie będzie to. O, odrzucam na pewno, odrzucam tutaj. Jestem ciekawy, jak właśnie ulepsza się takie auto. No bo mi się wydaje, że chyba skończę na ostatnim miejscu, bo to są takie... Jedziemy. Dosyć wykokszone, bym powiedział. No spróbujmy. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, że to autko aż tak sobie na razie daje radę. O, tu zapomniałem z tego zeskoku skorzystać. Nie powstrzymany! Co ty tutaj? Typie.
I to w ogóle przeskoczy tyle? Motherfucker! O nie, wygrana jest moja. To auto umie latać. No z lotem sobie zajebiście daję radę, to aż muszę przyznać, że mnie... Aż mi wbiło normalnie w kopytka moje. I gościu też jedzie chyba Chevroletem jakimś takim. No dobra, zobaczymy, może właśnie jeszcze trzeba jeździć trochę. Trzeba jeździć właśnie takimi autkami, trzeba ulepszać co chwilę. Gdzie chamie? Wypadł z baru, wieśnia. Wyszarpane zwycięstwo. No. Muszę szczerze przyznać, rozjebało mnie to. Muszę szczerze przyznać, iż zostałem rozjebany mentalnie. W tym momencie mój mózg tak trochę wybucha. Poproszę o powtórkę z rozrywki. Odrzucam TTP. Nie tym autem. O, zobaczcie, tu jest Tanasim, z którą się będę niedługo ścigał. Panie kochany. Jak to auto całkiem nieźle sobie daje radę. Chociaż jest mi... A przeskoczę tego danego? Jak ja latam tym autem, nie? Ono ma jakiś plus do lotów, czy coś? Nie wiem, ciężko jest je po prostu wytłumaczyć. Jakim sposobem to auto, kurwa, jak jest takie słabe, ono się normalnie trzyma i daje radę. Pierwsze miejsce jest moje, nie przyzwyczajaj się. Wątpię, żebym dał radę go dogonić. Jak dam radę go dogonić, to będę zajebiście szczęśliwy. Ale w taki sposób chyba muszę wbijać sobie te karty, co? Właśnie jeżdżąc takimi autkami na takich wyścigach. No, jedno auto mam już prawie przygotowane, tak? Tego jednego tam zrobionego prawie, że... No zajebiście po prostu, tak? Jeden jest zrobiony. Prawie koniec, przyspieszaj! I on systemowo zwalnia. Bo to jest program i on systemowo już tutaj zwolnił trochę. I zwalnia nawet jeszcze bardziej. Ale nie na tyle, żeby dać mi wygrać. Wow! Prawie mnie tamten wyprzedził. Nie byłem na podium. No ale dobra. W sumie jeszcze raz bym się tutaj tylko na szybko zmierzył, ale tak tylko raz. I będę kończył. Bo chciałbym zobaczyć właśnie, czy... Czekaj, coś nowego w warsztacie jest, czy nie ma? Są nowe rzeczy, które mi się bardzo mogą przydać. Mam ECU, który poziom drugi, to zdecydowanie biorę. Co ja sobie kupiłem?
Dlaczego kupi... Ja pierdolę. Ojejku, niechcący kupiłem mnie to. Dobra. Przyspieszenia trzeba w tym samochodzie. Znaczy on i tak jest po prostu terenowy, tak? Także jemu najbardziej to terenu trzeba. Ale ogólnie jako auto takie to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jest naprawdę spoko. Jazdy mi. Chce mnie wziąć. No autko jak autko w sumie, no co mogę powiedzieć. Muszę na pewno jeździć, wiecie, to chodzi przede wszystkim o jeżdżenie w wyścigach takich. No to z takich wyścigów będę czerpał największe profity, także po prostu biorę auto. Nawet na Twitchu wtedy bym to robił. Że biorę auto i po prostu je napierdalam, że tak to na ujmę, no. Jak to można inaczej ująć? Jeżdżę, aż się nie obsram takim autem, no. Dobra. No dalej! Muszę prowadzić! No to jedź, a nie gadaj. Panie kochany. Wydaje mi się, że ten wyścig mogę jeszcze wygrać. Ale to na razie jest tylko wydaje mi się. Muszę to wygrać. Nie wygram. Chociaż może? Nie. Za pierwszym razem miałem po prostu bardzo dużo szczęścia. A tu nawet drugiego nie będę miał. Zdecydowanie to auto trzeba ulepszyć w cholerę. O, to jest auto takie... Nie wiem do czego ono jest w sumie. Jest słabe bardzo. No najlepiej z tym moim dragowym autem, tak? To wam pokażę od razu. Jak te moje autka na razie wyglądają. No i z tym wyścigowym bym mógł jeszcze coś zrobić, ale to jest zdecydowanie... To jest czysta ałała ten samochód. Moc silnika ma zajebistą. Maksymalna prędkość. Do ucieczki będę musiał jeszcze inne auto stosować. I potrenować sobie z innymi autami. To do ucieczki. No to na draga to jest zajebiste auto. Tu już więcej nie trzeba. To ma robić to, co ma robić. Więc ta Honda jest spoko. Na wyścigi to będę sobie tą brał. Ona jest spoko, fajnie zrobiona. To jest auto zajebiste. Tylko z drugiej strony będę musiał też sobie zamienić od razu tego Beetla sobie robić. I tu też jest problem z tym Beetlem od razu. Już wam mówię jaki. On po prostu jest w cholerę wolny. I to tak w cholerę. Korekcję wyglądu zrobimy. Zdobędź w trzech następującą liczbę gwiazdek. Przedni zderzak, drifty bez przerwy przez 8 sekund. O, rozdzielacz powietrza mogę sobie jakiś. Wow. Bierzmy sobie wszystko Need for Speeda. Ja sobie ulepszę to auto tak ładnie. Opony wezmę, Need for Speeda. No bo Need for Speeda, bo ja chcę mieć Need for Speeda wszystko. Zmiana felg. Jest Need for Speed? Jak to nie ma Need for Speeda? No to te mi się podobają.
Jakie? Oczywiście, że różowe. O, piękne są. No i piękne. Zastosuj dla wszystkich felk w sumie. Zastosuj dla wszystkich felk. Zmiana rozmiaru, o. Ładniejsze, mi się bardzo duże takie podobają, dobra. Tarcze hamulcowe. Speed Hunters mogą być. Dużej różnicy nie widzę w sumie. Okej, okay, tarcze hamulcowe są. To zrobione. Nakładki na progi. Takie bodowe bym chciał. Lusterka boczne. Nie, te mi się podobają. Ja wiem, że ja mam słaby gust w ogóle. Wow, panie. Ej, te są spoko. Takie, o mój Boże, jakie to będzie szybkie. Muszę tutaj ogarnąć jeszcze to tylko. Światła tylne porobimy. O, Need for Speed. No to Need for Speed, to wiadomo o tym, że Need for Speed to Need for Speed, nie? Tylny zderzaczek. Mogę odnowić całkowicie auto, ale ja nie chcę. Ja chcę, o, takie coś na przykład. Tu nie mogę. Tablica rejestracyjna. To na razie tablica rejestracyjna, chcę klapy bagażnika, chcę, o. O mój Boże, jakie cudowne, patrz. Dobra, Need for Speedy mam, tylne butniki to już mam zrobione. Lusterka boczne też są gotowe. Nie no, panie, przecież to jest już tak piękne auto prawie. Wiadomo, trochę tam potrzeba, nie? Takie przyciemnione w chuj? No niech będą przyciemnione, co? Czemu nie? Dach też zróbmy. Czemu nie? To ja widzę, że tutaj muszę jeszcze trochę rzeczy powykonywać, co? Bo ja nie wszystkie mam powykonywane rzeczy. O, reflektor, właśnie. O, tak! Zdecydowanie. Boże, ale ty jesteś śliczny. Ja mam tylko jeszcze go paintnął. Wiadomo na jaki, nie? Kalkomanie. O Jezu, panie. Dobra, na razie jest git. Zapiszmy zmianę. Każde moje auto. O, ej, czekaj, czemu? No zapisz zmiany, no. A tutaj, dobra. Już umiem, proszę bardzo, widzieliście? Jakie piękne auto. Wszystkie inne się chowają, a to jest piękność. Będzie takie, tak. Każde musi być różowe auto, dobra. Mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. To ma tyle, kolejny odcinek oczywiście już jutro o godzinie 17. A ja się z wami żegnam do następnego i trzymajcie się, juuu!